Hej, hej, witajcie. Kolejny odcinek Łowców Skarbów. Razem ze mną na kanale jest kolega Camper.pl. Cześć. Siema. Nikt z tego, że lubisz kampić, czy tylko... Skąd taki nick? To jest zakładane z 2011, ja chyba w jakąś grę grałem wtedy. I po prostu on tak został, bo ja chyba tam kampiłem jakoś, ale w wocie tego nie odzwierciedlam. Aha, rozumiem. No ale tak, nikt sugeruje, tak, że akurat w ten sposób grasz. No ale zobaczymy, jak tak naprawdę idzie. Czołg. Powiedz mi coś więcej na jego temat, bo to oczywiście jest Black Prince, Czarny Książę. Powiem tak, że ja dużo bitwy na tym czołgu nie mam, ale... Oczywiście wymaksowane. Wymaksowane, tak. No dobra. O pancerz, to... Tylko to jest jedynym wyjściem tylko sestry. O budynek, o byle to, tylko że tylko sestry, bo ten przód cały, te przeniebelki, to one... Chodzi wszystko. Powiem tak, jak Black Prince wszedł, jak został wprowadzony, przepraszam, bardziej na ten, nie wszedł do gry, tylko został wprowadzony, to był to magiczny czołg. On wtedy bardzo dużo rykoszetował, naprawdę był niesamowicie trudny do przebicia i powiedzmy tak, że można było poszaleć im jeden do przodu. Później nagle zaczęły się jakieś większe kłopoty z nim. I zaczął nagle wszystko przyjmować. Niby ma tej blachy bardzo dużo, bo mamy tutaj 152 pancerza z przodu, a tak w ogóle się tego nie czuje, nie? Nie. Owszem, przód jeszcze coś tam jest w stanie zrykoszetować. Ale to tylko takich mniejszych dział, natomiast... Więcej chyba rykoszetuje jarzmo działa, no nie? Bo tak na jarzmie też potrafi dużo wywy. Na jarzmo tak, ale już od jarzma ma tą belkę, jest ta belka, nie? To tam wchodzi wszystko i tak samo wyżej też. No dokładnie. Także ja po głosach, jakie słyszałem na jego temat, że och, jaki on to jest cudowny, w ogóle super twardy czołg, podszedłem do niego tak, powiedzmy, że na zasadzie, będę jechał do przodu, zobaczymy, jaka jest jego twardość. No i niestety się to kończyło w jedyny możliwy sposób, czyli szybko. Natomiast, nie wiem, jak ty nim grasz? Zależy od mapy, bo to jak wywali na Malinówkę, no to... Nie wiem co. Na Malinówce to jest w ogóle tragedia. Zanim dojedziesz gdzieś, to już... wytwokowany już nie ma. Od piątego tieru tak naprawdę zaczyna się nam robić niefajnie, jeśli chodzi o te czołgi, ponieważ mamy tylko i wyłącznie 20 prędkości, nie? To jest największa jakby bolączka tych czołgów, bo no, gdziekolwiek chcemy dojechać czy coś, no to niestety trochę to nam schodzi. No, ładnie, tutaj gąskujesz. Powiedzmy tak, to losowanie, które żeście, bo tych drugi kolega, a nie, on jedzie na KW3, które dostałeś, to jest wymarzone losowanie dla tego czołgu. Rzadko się to chyba zdarza, nie? Z własnego doświadczenia, że rzadko tak się zdarza, ale jeżeli wyrzuci ten czołg w ten sposób, czyli wyrzucić go na siódemki i jest jeszcze topowym tierem, to naprawdę wtedy rzeczywiście możemy jechać w miarę do przodu i rządzić i dzielić. O, można w ten sposób powiedzieć. Bo oczywiście KW1S jest problemem, bo potrafi przyładować i przebić bez żadnych jakichś takich większych problemów. No ale... Za to mamy większą szybkostrzelność i ten KW-1 w konfrontacji 1 na 1 raczej nie ma szans żadnych, nie? Nie. KW-1S oczywiście. Nie. Dodatkowy, nie wiem, oprócz prędkości, oprócz tego działo. Powiedz mi, jakie oceniasz? Czy 171 na pewno tak w dziale, bo to... No to wystarczająco dla mnie, jak na te siódme, ósme, na dziewiątki czy złoto.
Oczywiście na ósemki typu IS trzeci, to, no to bywa różnie, nie? Nie zawsze. Raz wejdzie, raz nie, no to jest niestety bolączka, ale ona jest szybko strzelne, więc można sobie, powiedzmy tak, w razie W przeładować Goldem, gdzie już mamy 239 penetracji. No i to już jest fajna penetracja, nie? A, nie powiększyłem minimapy i dopiero teraz jak patrzę, że przygrywacie 9 do 11, to masz 3 fragi. Ładny side scrapik, 90... on ma 95 pancerza na boku. O, i potrafi tego sidescrapa zrobić, nie? Powiedz mi tak... jak nim grać, jeżeli... powiem tak, jeżeli tak jak wyrzuci was tak jak teraz, to oczywiście można grać im bardziej agresywnie, natomiast niestety bardzo często wyrzuca go na wyższe tiery. Jak wtedy grasz? Na ósemkach podobnie jak teraz. Tylko że z tym, że ja bardziej z tyłu się trzymam. No to w sumie właśnie na godzinę to jak do przodu w sumie. Tak. Aha. A na dziewiątkach to... to ja prędzej ginę. No tak, bo tak jakśmy zaczęli mówić, na siódemkach jest to pro czołg. Na ósemkach, powiedzmy tak, że w zależności od tego, jaka ósemka, bo z niektórymi sobie radzi, z niektórymi już zupełnie nie. Oczywiście ósemki już nie mają żadnych problemów z przebijaniem tego czołgu, więc raczej chciałoby z tyłu. Na dziewiątkach, szczerze mówiąc, jesteśmy takim free fragiem. Nie mamy zbyt wiele do powiedzenia, nie mamy żadnych argumentów. Jakiśkolwiek czołg, który będzie na nas wyjeżdżał, będzie nas bił po 400, po 500, a my będziemy go klepać po 150, więc oni się nie zatrzymują wtedy. Chyba że trafisz na nieogarów, prawda? No rzadko kiedy na dziewiątkach. No, na dziewiątkach już bywa różnie, z tym raczej są już w większości ogarnięci, a powiedzmy ogarnięci gracze, bo już na dziesiątkach nawet się zdarzają słabsi, ale... no, ale... tutaj akurat fajnie, bo zrobiłeś, ponieważ nie zapuściłeś się nigdzie daleko. Dobry strzał, oczywiście ciekawy jestem, gdzie ten dobry strzał, ten lektor zauważył, nie? O, trzech już kapuje. 370 zasięgu widzenia. No to nie jest źle, ma na pewno lepiej niż wszelkiego rodzaju KW1S. No, dokładnie, więc tutaj troszeczkę zyskujemy, no ale nie za wiele. Tu jest błąd tego gościa, bo powinien zjechać z kapan, jeżeli kręci się w kółeczko, to po pierwsze. Po drugie, jak już się wierzę na kapa, to się nie biega dookoła, tylko raczej stoi w miejscu, żeby nie być wyświecony, nie? Bo by się ten kamień tam schował, dobry radę. Dokładnie. Znaczy nie, no, KW1S by go tam dokończył, ale gąseczka, no już jest pozamiatany, bo strzał w ciemno. Oczywiście. 7 fragów. Ładnie obroniłeś bazę. Oczywiście ten sport tam jechał, ale ten sport... kluczowy był. No, on tylko tyle, że ci świecił, także... No tak to musiał być podjechać, chociaż na szczęście były to słabe czołgi, więc sądzę, żebyś sobie poradził. Ale teraz mamy jeden na jeden z Jak Panterą. Full HP chyba podajże ma było i... Mnie tutaj pokazuje 650 HP. A, nie ma żarówki. Ty chyba jakąś załogę masz na 100%, czy to wiesz? Ona jest chyba 90 parę. W tej chwili nawet jeszcze. Ja cały czas twierdzę jedną rzecz. Brytyjskie czołgi mają dwa oblicza. Załoga do 95% i później powyżej 95%. Znaczy głównie celownicze tak ma. Po 95% na załogancie typu celowniczy nagle zaczyna być celniejszy. Nie wiem, czy to wiesz,
czy kiedykolwiek zauważyłeś taką zależność, w każdym razie jak ja robiłem wszystkie te medy oraz chewiki brytyjskie, zawsze było podobnie, że do 95% bywało różnie z celnością, a potem nagle się okazywało, że nagle się zaczął ten czołg robić celny, strzelać tam, gdzie ja chcę i trafiać. Nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego, czy nie zwracałeś na to uwagę? Nie, nie zwróciłem uwagi. Jak Pantera ma 105, z tego co widzę, no to już cię ładnie obił. 600 HP. 4 strzały tu musisz mu zadać, ponad 4 strzały, żeby go zniszczyć, a on ma przeładowanie na poziomie 6 z groszami sekundy, więc... Widzisz, to jest fajne, fajna rzecz, jeżeli grasz jakimś czołgiem, jeżeli grałeś danym czołgiem i wiesz mniej więcej, ile ma on czas przeładowania. Ewentualnie, jeżeli nie ma się takiego jakby doświadczenia, to warto mieć jakiegoś moda, który pokazuje czas przeładowania czołgu, który do nas strzelił, to znaczy typu taki damage panel. Taki damage panel masz, nie? No, zresztą też jego Pantera mam w garażu, więc... A, widzisz, ale także wiesz mniej więcej, co ile ona strzela, więc wiesz, czego się spodziewać, prawda? To jest plus. No i co teraz? Zaraz wyjedzie już na część. Aha. No to jest akurat... Powiem tak, jak gdyby Pantera... trafiła. Strzelasz z autocelowania, czy strzelasz... Z autocelowania. Aha. Bo tak właśnie widać i to dziwnie. Fajne działo jest, jak miał autocelowanie. Można, więc pozwolić na takie rzeczy. No, ona akurat wyjechała tak, że była w pełni odsunięta, więc spokojnie sobie mogłeś dać radę. Także, tak jak powiedziałem, twój nick nie odzwierciedla rzeczywiście sposobu gry. No zresztą, powiedzmy tak, że czołgiem typu Black Prince na takich tierach się nie kampi, więc raczej się jedzie do przodu. Także nick rzeczywiście nie odzwierciedla tego jak grasz. Co zrobiłeś? Dostałeś jednakę mistrzowską, dostałeś duży kaliber, Radleya Waltersa, specjalistę, obrońcę oraz stalową ścianę. Powiedzmy tak, wolnym czołgiem, a byłeś wszędzie, nie? I na swoim kapie, i w mieście, i później się, znaczy, musiałeś się wrócić na kapa, jeszcze na ichniejszego kapa, także trochę się ujeździłeś. Prawie 4000 damage'u, 8 fragów. To nie jest taki mistrz damage'u, ale takie, że te wyniki rzędu 3-4 tysięcy to już są naprawdę przyzwoite wyniki, nie? Masz takie, czy miałeś jakieś lepsze? Trochę najlepszy na Black Prince. Aha, rozumiem. Zarobiłeś jeszcze, bo nie strzelałeś z goldowych pocisków, grasz bez premki, jak widzę. No i 1623 bazowego z premką byłoby prawie 2400, to już był całkiem przyzwoity wynik, jeśli chodzi o dodatek do expa. Ty już go kończysz, czy jesteś dopiero na początku? 30 tysięcy ekspa? Jeszcze ci brakuje. Mam 30 tysięcy ekspa na nim. Aha. Jakoś... Zbijasz gwiazdki. Tylko zbijam gwiazdki i tyle. Na szczęście ósemka już jest znacznie fajniejsza. O, powiem ci tyle, więc... Wybrałem u kolegi na koncie. Aha. Czyli już wiesz mniej więcej, do czego się zbliżasz. O, w ten sposób. Dobra. Chcesz kogoś pozdrowić? Cały klan zerwana gąsienica. Mojego przyjaciela Daniela pod nickiem Sknaft. Sknadyty, bo literówkę zrobił. I moją mamę. Każdą mamę pozdrawił, to ja też pozdrawiam. W porządku. Zerwana gąsienica. Już był, gościł o mnie ktoś z tego klanu. Nie pamiętam dokładnie kto. Znana jest mi nazwa tego klanu, więc pozdrawiamy oczywiście cały klan. Dobra, dzięki w takim razie i do usłyszenia.